Na dzisiejszy spacer wybraliśmy się z panią podleśniczy Olą Ramczykowską i dzisiaj szukamy czeremchy. Jak dla mnie to sama nazwa jest jakaś taka magiczna. Ciekawe jak drzewo i pani Ola nam o tym drzewie opowie. Czeremchy podobno rośnie w Polsce bardzo dużo. Tak, czeremchy w Polsce rośnie bardzo dużo. Jest to gatunek drzew krzewów z rodziny różowatych. Pięknie kwitnąca wiosną, jej białe kwiaty, gęsto zwisające w postaci takich gron, wydzielają intensywny zapach. Ten zapach, te kwiaty wabią do siebie pszczoły. Jest to roślina miododajna, bardzo ceniona przez pszczelarzy, a jesienią jest obsypana mnóstwem ciemnych, błyszczących kuleczek, które z kolei nie tylko przyciągają nas, ludzi, ale też wiele ptaków, które się karmią jesienią tymi owocami. W Polsce najbardziej popularne mamy dwie czeremchy. Czeremchę zwyczajną i czeremchę amerykańską, zwaną późną. A to dlatego, że kwitnie miesiąc później od naszej zwyczajnej. Mówię naszej, bo zwyczajna jest gatunkiem rodzimym. Ona występuje u nas, dziko sobie rośnie na obszarze całego kraju. Jest naszym gatunkiem od dawien dawna. Upodobała sobie takie żyzne, próchniczne gleby, często występuje w pobliżu strumieni, rzek, jezior, wilgotnych lasów. Natomiast czeremcha amerykańska to już jest nasz gość z Ameryki Północnej dokładnie, sprowadzony w XVII wieku do Europy. No i ona ma już mniejsze wymagania siedliskowo-glebowe. Oprócz tego, że lubi te żyzne, dość wilgotne gleby, to bardzo dobrze sobie rośnie na suchych, piaszczystych, także gdzie jest wolne miejsce, ona sobie śmiało radzi, rośnie. Tak sobie obficie rosła, że opanowała w zasadzie tereny na całej Polsce. Może rzadziej rośnie w północno-wschodniej części kraju czy na Karpatach, a tak to też jest popularna już u nas. Ale ona tak przyjacielsko się rozrasta, czy tak niekoniecznie? Czy jakieś stwarza jednak problemy? Czeremcha amerykańska jest gatunkiem wysoce ekspansywnym. Może zacznę od tego, że ona w Ameryce Północnej osiąga znaczne rozmiary. To jest duże drzewo, sięgające nawet 40 metrów wysokości. I Amerykanie mają i mieli z niej bardzo duży pożytek. Ona była wykorzystywana do produkcji, przy produkcji mebli, oklein, boazerii, także no, miała szerokie zastosowanie. No i co? No i my, Europejczycy, też nam się zachciało takiego drzewa. W XVII wieku sprowadziliśmy czeremchę do Europy. Na początku Francuzi zaczęli ją sadzić w ogrodach, w parkach jako roślinę ozdobną, no bo też jest tak bardzo widowiskowa. 100 lat później niemieccy leśnicy już zaczęli ją wprowadzać do leśnych powierzchni doświadczalnych. Przyglądali się, jak to drzewo się zachowuje, krzew. No i XIX-XX wiek to już w ogóle było takie boom. Europejscy leśnicy masowo zaczęli wprowadzać czeremchę do lasów z nadzieją, że ona wyrośnie tak samo jak w Ameryce, że też będzie taka okazała i będziemy mieć z niej tyle samo pożytku. Co się okazało? No jest to często krzew taki, jak tutaj widzimy.
jeżeli czeremcha wykształci się w postaci drzewa, no to osiąga ono maksymalnie mniej więcej 15 metrów wysokości. Nie jest to duże drzewo. No i nie mamy takiego produkcyjnego pożytku z niej, jak oczekiwano. No i co dalej się zadziało? Jako że jest to gatunek introdukowany, zabrany z jego naturalnego zasięgu występowania, często takie gatunki charakteryzuje brak w nowych terenach, rejonach, gdzie została wprowadzona, brak naturalnych wrogów. No i to już jest taki pierwszy podstawowy problem, który się tutaj potwierdził też z czeremchą amerykańską. I tak by się nawet chciało, żeby ten jeleń przeskoczył z tych naszych upraw leśnych i zaczął się zajadać tymi liśćmi czeremchy, której jest pełno. No ale niestety on się nie połasi na te liście, bo liście są trujące i po prostu ich nie jest. No i on już wie. I on już nie będzie chciał ich jeść. No i ta czeremcha zaczęła nam się trochę panoszyć. Oprócz tego, że rosła sobie tam, gdzie ją posadzili leśnicy, to zaczęła zajmować siedliska już te żyzne, niekoniecznie gdzie tam by nam pasowało, żeby rosła. Zaczęła tworzyć takie gęste podszyty, nie dopuszczając światła do dna lasu, przez co ograniczała rozwój roślin runa. Te roślinki przestały pod nią się rozwijać, rosnąć, przez co zaczęła zmieniać nam siedlisko, bioróżnorodność. Zaczęła zajmować nisze naszych rodzimych gatunków, drzew, bułka, grabu, dęba. Także to też taki nasz problem. Dodatkowo czeremcha tłumi odnowienia nowych drzewek, które się obsiały gdzieś w lesie czy na uprawach leśnych. Jeżeli pojawi się czeremcha, ona je przygłusza i zaczyna je tłamsić. Dodatkowo wpuszcza do gleby taką szkodliwą substancję, która przerywa nam pożyteczną symbiozę, jaka zachodzi w glebie między grzybami glebowymi a na przykład siewkami drzewek. No bo wiadomo, grzyby z korzeniami drzew, one sobie razem tam współpracują, tworzą mikoryzy, wymieniają się składnikami pokarmowymi, a czeremcha nam przerywa te mikoryzy, te łączenia, co też nie pomaga. No i co jeszcze? Jest to drzewo, które bardzo szybko rośnie. I bardzo szybko, w ciągu 5 lat, już w 5 roku życia, owocuje, wydaje nasiona. Taka sosna nasza potrzebuje 35 lat, żeby mogła obsiewać nasionami. Czeremcha robi to szybciej. Te nasionka, nasion jest mnóstwo. Dodatkowo mają długą żywotność. One jak tam gdzieś tam ptaszek je zrzuci i nie pasuje jej w tym momencie klimat i warunki, to ona sobie poczeka nawet i 5 lat, żeby wykiełkować. Także ma dużo cierpliwości. Co jeszcze? Liście. Liście miały użyźniać glebę. Ale spójrzmy, te liście, one są takie troszeczkę sztywne. One się bardzo długo rozkładają i zakwaszają nam tą glebę. Także odwrotny skutek nam dają te liście, rozkład tych liści. No to jak nam przeszkadza ta czeremcha miejscami w lesie, no to może ją zetnijmy po prostu. Ale się okazało, że czeremcha amerykańska ma niesamowicie mocną siłę odroślową. Ona po ścięciu pnia takiej czeremchy, z takiego pnia może wyrosnąć, odbić od kilkunastu do kilkudziesięciu pędów wegetatywnych. Jak odróżnić tą naszą czeremchę od tej amerykańskiej? Chyba po liściach, bo liście czeremchy amerykańskiej, one są takie śliskie, błyszczące. Liście czeremchy zwyczajnej są matowe,
o takim innym odcieniu zieleni i bardziej widać unerwienia tych liści. Myślę, że... I kiedy owocuje? Bo to też jest różnica, prawda? Czeremcha zwyczajna wydaje owoce już na początku lata, a czeremcha amerykańska pod koniec sierpnia, na początku września. I jakie ptaki lubią ją zjadać? Szpaki, dzwońce. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to słyszałam, że borsuk czasem lubi się połasić na te owoce, a reszta zwierząt niestety nie. No bo należy tu wspomnieć, że wszystkie części tej rośliny, oprócz miąższu owoców, są trujące. A ptakom nie szkodzi, jak zjedzą? Bo one zjedzą i wydalają potem te pestki. Czy one obgryzają te pestki, jak one jedzą? Że ptakom nie szkodzi, bo ptak szybko wydala to nasionko trujące i jemu nie zaszkodzi. Owoc jest zdrowy. Sam miąższ owocu jest zdrowy. I można go też jeść na surowo. Sam miąższ, nie połykać pestek. Sam miąższ można jeść na surowo. Te substancje toksyczne, one możemy je zniwelować poprzez obróbkę, przez fermentację, suszenie, gotowanie. Co możemy z tą czeremchą zrobić? Możemy zrobić, oj, wiele możemy zrobić. Możemy ją sobie jeść w postaci soków, syropów, kompotów, możemy sobie ją jeść w postaci dżemów. Możemy również zrobić z niej nalewkę. No, trzeba oczywiście pamiętać o tych pestkach, które musimy albo je wyjąć. Albo podczas fermentacji po prostu, czy gotowania, one już wtedy nam nie będą szkodziły. Ja wybrałam metodę kopciuszka i to jest metoda, jak chcemy się z kimś spotkać po spacerze i długo porozmawiać, to można wyjmować te pestki tą samą metodą, jak wyjmujemy pestki z wisienek. Ja mam takie urządzenie, obieraczkę, ona ma tu taki czubek i całkiem dobrze się tym wyciąga. Jest to bardzo żmudna robota, dlatego mówię, że dla kopciuszka. Można się teraz tych pestek pozbyć też podobno przez ugotowanie owocków i przetarcie przez sito, ale będziemy wtedy mieli inny efekt, bo będzie wtedy taki mus owocowy, a nie będą całe owoce. To zależy, do czego też chcemy użyć i zależy od tego, ile mamy cierpliwości. Z tego, co czytałam u guru naszej dzikiej kuchni, pana Łuczaja, owoce czeremchy były kiedyś bardzo popularne do jedzenia. Szczególnie dzieci jadły i młodzież. I im dalej na wschód, tym one są popularniejsze. I gdzieś tam za naszą wschodnią granicą nadal robi się pierogi, na przykład z owocami czeremchy. No proszę. Myślę, że dlatego, że to jest taka duża bomba witaminowa. Czeremcha ma mnóstwo witaminy C. Ma też fosfor, potas, wapń, karotenoidy, czerwonnik, jest bardzo zdrowa i myślę, że dlatego też powszechnie stosowana i że dzieci były karmione tymi owocami i że są, no bo warto. W zasadzie czeremcha już w ziołolecznictwie, ona była znana od dawien dawna, już w starożytności. W lecznictwie ludowym wykorzystywano jej owoce, jej kwiaty, korę i liście. Także coś tam zawsze z niej sobie pożytecznego zrobiono. Wywar z czeremchy, on działał leczniczo, on działa uspokajająco, obniża ciśnienie. On działa moczo czy żółciopędnie, wpływa na trawienie, pomaga zwalczyć nam suchy kaszel, pomaga nam przy leczeniu chorób reumatycznych,
No jest taka pomocna ta czeremcha. Dodatkowo stosowana jest też w kosmetyce. Ona nam będzie nawilżała skórę, będzie ją wygładzała. Ponoć niweluje obrzęki, cienie pod oczami. Niweluje też, rozjaśnia nam przebarwienia skórne. No i myślę, że też warto sobie zrobić taką kąpiel z kwiatami czeremchy, które pięknie pachną migdałami. W zasadzie można ją używać jako do olejków, do sztucznych olejków o zapachu migdałowym. No i taka kąpiel nie dość, że nam wygładzi skórę, to jeszcze będzie nam pachniało. Czeremchy. Najprostszą, ja uznałam, najprostszym czymś do zrobienia i najprostszym produktem jest przygotowanie takiego dżemu, powideł, konfitury, jakkolwiek to nazwać. I w sumie dosyć prosto się to robi. Poza tym etapem wyjmowania pestek, który jest naprawdę długotrwały i oszczędzimy tego oglądającym, ja mam przygotowany taki dżem. I przepis na niego będzie pokazany na planszy. A przepis jest bardzo prosty. Wystarczy mieć te owocki, włożyć je do garnka. Można dodać szczyptę soli, ale tak minimalnie, żeby one puściły sok. I trzeba je po prostu pogotować, aż nam się odpowiednia konsystencja wytworzy i ten sok, który puściły, odparuje i smak zagęści. Te owoce, gdyby ktoś się spodziewał, że są bardzo słodkie, to radzę spróbować, ponieważ one mają taki słodko-wytrawny smak. I naprawdę jest to produkt, którego nikt, myślę, nie kupi w sklepie. Także bardzo ekskluzywny, jako dodatek, no nie wiem, do dekoracji tortu albo do bitej śmietany na wierzch. Jest to na pewno dla ciekawskich przepis. I no, ja polecam. Zaraz będziemy próbować. Ciekawy smak. Troszkę przypomina smak aroniowy. Tak, niektórzy tak mówią, że tak. Słodziutka, bardzo smaczna.